W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbyło się spotkanie autorskie z doktorem Andrzejem Toczewskim. Doktor Andrzej Toczewski to przede wszystkim historyk wojskowości i badacz dziejów II wojny światowej. Jest również znanym regionalistą i byłym dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Głównym celem spotkania była promocja książki Bitwa o Odrę w 1945 roku. Praca autorstwa Andrzeja Toczewskiego stanowi studium historyczne mające na celu ukazanie roli środkowej Odry w bitwie o Berlin. Spotkanie poprowadził redaktor Janusz Życzkowski. Andrzej Toczewski należy do grona zasłużonych Zielonogórzan i szerzej Lubuszan. Jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem, specjalistą w zakresie badań dotyczących II wojny światowej i zbrodni hitlerowskich, ale też regionalistą, menadżerem kultury i muzealnikiem. Urodził się 2 marca 1947 roku w Zielonej Górze i całe niemal życie poza okresami nauki spędził w tym mieście. Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jego matka, Teresa z domu Dziębowska, była żołnierzem Armii Krajowej, pseudonim Szarotka. Uczestniczką Powstania Warszawskiego, podczas którego została schwytana przez Niemców i wywieziona do obozu pracy w Zielonej Górze. Myślę, że na to składa się bardzo wiele zdarzeń, fragmentów, które wywołały, że historia stała się moją pasją, a szczególnie II wojna światowa. Gdy byłem chłopakiem, chciałem iść na studia, ale no, skomplikowało się to i do wojska mnie wzięło to. I był tam konkurs, i ja wygrałem ten konkurs, ogłoszony przez gazetę Śląskiego Okręgu Wojskowego i do niej trafiłem jako fotoreporter, a potem, gdy zacząłem tam pisać, jako młodszy publicysta. I byłem w dziale wojskowym, zainteresowałem się losami kombatantów, którzy brali udział w II wojnie światowej. I to niezwykłe życiorysy, posiadam potężne archiwa tych relacji ludzi, którzy walczyli, żołnierzy pierwszej, drugiej Armii Wojska Polskiego, brali udział w tych walkach. Dzisiaj mam dużo czasu, bo jako emeryt mogę robić to, co chcę. Może nie do końca, bo jednak bardzo choruję. Bitwa o Odrę została wydana nakładem muzeum w niewielkim nakładzie 300 egzemplarzy. I ten nakład bardzo kameralny rozszedł się natychmiast. I właściwie to ja o tej książce zapomniałem już, gdy do mnie zwróciło się wydawnictwo Napoleon, które zajmuje się batalistycznymi książkami i zaproponowało wydanie w dużym nakładzie. Oczywiście wydawnictwo Napoleon wyraziłem zgodę, bo rzeczywiście nakład, który się ukazuje, jest olbrzymi. No i w związku z tym dochody też pozwalają na to, że można pozytywnie spojrzeć. Książka jest na rynku, jest w internecie, także daje mi to też satysfakcję. Odra nad Wisły, gdy wojska ruszyły, nie była szczególnym etapem. Zakładano, że zostanie pokonana z marszu. I stało się inaczej, z wielu powodów. Raz, że pogoda zawiodła, drugie, ówczesna technika spowodowała, że Odra stała się przeszkodą i stało się jak stało. Trwała o nią następnie bitwa. Ale na to wpłynęło bardzo wiele czynników. Najważniejszy zawsze jest człowiek. Mamy zderzenie dwóch potężnych systemów. Tutaj komunizmu ze Stalinem na czele, tu Hitlera z nazizmem. I teraz, żeby wyzwolić ten potencjał ludzki, który się ścierał, trzeba było wielu argumentów, wiele ważnych czynników, przede wszystkim propagandowych.
I co zrobić z tymi wszystkimi ludźmi, którzy idą do boju, narażeni są na to, że nie wrócą z tego boju. A więc najważniejsza sprawa to jest ideologia z jednej i z drugiej strony, bardzo silna, która mobilizowała tych ludzi, żołnierzy. Co można zrobić dla nich, czym nagrodzić? Oznaczeniami. I zarówno jedna strona, jak i druga produkowały całe tony odznaczeń i tymi odznaczeniami nagradzano. Każdy żołnierz miał ambicję mieć jak najwięcej, jak najwyżej tych odznaczeń w hierarchii. Międzyrzecki rejon nie odegrał roli w sumie i nakłady potężne, które Niemcy w jego budowę, bo to przecież podziemne, powołano specjalną katedrę na Politechnice Berlińskiej, która prowadziła tam te budowle i pomysły, które tam realizowano, nie odegrał zupełnie żadnej roli. No tak, to Szczyn to już walki złożone. Ja napisałem taką książeczkę, Festum Kistyn, która została wydana przez Bellone w ramach serii Historycznej Bitwy. I Koszczyn jest to dłuższa opowieść, a dowódcą, komendantem Festum Kistyn został, mogę? Bardzo proszę. Heinz Guderian, generał policji i Waffen-SS. My go znamy przede wszystkim z walk o Warszawę, morderca całych dzielnic. Był to prawnik, który miał biuro adwokackie w Cottbus i postanowił wstąpić do NSDAP. A wtedy Niemcy bardzo potrzebowali prawników, więc szybko awansował. Nie miał doświadczenia jako żołnierz i szybko doszedł do funkcji. Oczywiście droga była dosyć, ale w ciągu 3 lat został generałem. Tam mu podłączono kilka znaczących oddziałów, także w sumie około 10 tysięcy żołnierzy i on zaczął organizować tą obronę twierdzy koszyńskiej. Dosyć skutecznie, ale nie było możliwości. Napór wojsk radzieckich był tak duży, że w końcu podjął decyzję, że i do Hitlera zwrócił się z propozycją opuszczenia Starego Miasta, więc tej twierdzy zachodniej. Hitler się jak zwykle oburzył i powiedział, że absolutnie broni z ostatniego żołnierza. Historia jest to materia i są to relacje, zdarzenia, źródła i każde pokolenie odczytuje na własny sposób. Bitwa pod Grunwaldem, mimo że była przecież tak dawno, każde pokolenie na nowo pisze i opracowuje tę bitwę i ma spojrzenie bardziej nowoczesne w związku z rozwojem metodologii, historiografii. Tak samo II wojna światowa. Jest wiele rzeczy mylnie interpretowanych. Tam taki przykład. 6. Armia Pancerna SS, która jest w Ardenach i dostaje rozkaz przejścia na front odrzański. Amerykanie strącają samolot łącznikowy, w którym jest oficer niemiecki i ma mapy, plany, rozkazy dotyczące tych działań. No i widzą, że ta armia idzie bić się z Rosjanami. Przekazują generałowi Antonowi, szefowi sztabu Armii Sowieckiej, że jest taka sytuacja, że mogą się spodziewać tego związku nad Odrą. Rosjanie wpadają w ogromną panikę, bo jest to ogromne zagrożenie i wysyłają grupy zwiadowcze, tu między innymi polskie przecież, na ten teren, które mają szukać czołgów z symbolami tych dywizji. Zwiad
lotniczy, zwiad nadsłuchradiowy. I okazuje się naraz, że ta armia jest, ale nad Balatonem. I Rosjanie oskarżają aliantów, że celowo wprowadzili ich w błąd, żeby zastraszyć, żeby nie atakowali Berlina. Tych źródeł w archiwach polskich nie ma. I ja wówczas współpracowałem z Wojskowym Instytutem Historycznym i było tam kilku wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi bardzo mocno. Niestety już ich nie ma wśród nas. Między innymi profesor pułkownik Sawicki pomógł mi dużo i pewnego razu powiedział, że otrzymam prezent, a mianowicie cały plik meldunków Oberkommandowerna, które Polska kupiła na mikrofilmach od Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zajęli archiwa niemieckie i po prostu nie patrząc, wywieźli wszystko do Stanów. Złożyli tam w Forcie Aleksandria pod Waszyngtonem, gdzie jest Centralne Muzeum Wojskowe. I Polska kupiła ten okres 1945 roku i dostałem te materiały i to było cenne źródło. Potem dostałem ze strony radzieckiej też i to pozwoliło na zbudowanie, przede wszystkim opanowanie całej tej złożonej sytuacji, jaka wytworzyła się nad Odrą. Ja nie opowiadałem o moich książkach, bo można to wszystko przeczytać. Mówiłem o poboczach jakichś, które towarzyszyły tym wydarzeniom. Zachęcam Państwa do lektury. Bardzo dziękujemy. Pan dr Andrzej Toczewski był gościem naszego spotkania. Spotkanie zgromadziło wielu pasjonatów historii, a przede wszystkim miłośników II wojny światowej. Byli obecni przyjaciele, współpracownicy, ale co znamienne, było dużo młodych ludzi interesujących się historią. Osoba doktora Andrzeja Toczewskiego, jego zaangażowanie w sprawy społeczne, publiczne, naukowe jest dostrzegane i doceniane. Książka Bitwa o Odrę w 1945 roku to jeden z wielu przykładów jego aktywności na polu historycznym. Zapraszamy do lektury.